Witajcie kochani w kolejnym filmiku na kanale. Dużo osób właśnie prosiło mnie o wykonanie tej serwetki z liliami. Ja tam kiedyś shorta puściłam na kanale albo też na moim Facebooku wrzucałam zdjęcia z tej serwetki i prosiliście mnie, żeby był filmik. Więc postanowiłam nagrać filmik na tą serwetę taką z liliami. Serweta jest duża, ma około 78 cm. Nabyła z włóczki, dlatego ona nie jest usztywniona, jest tylko przeprasowana. I wykonywałam ją włóczką chyba Divą i szydełkiem 2 mm, więc dlatego ona też wyszła taka duża. Nie mam już tej włóczki, ponieważ widzicie, tu już mi tego koloru brakło. Musiałam się posiłkować innym kolorem, ale też włóczkę Diva miałam. Ale postanowiłam na filmiku zrobić zwykłym kordonkiem, więc na pewno wyjdzie troszeczkę mniejsza. I kordonkiem Malwa, ponieważ bardzo fajnie mi się robi tymi kordonkami. Więc postanowiłam zrobić tą serwetkę na filmiku. Już Wam pokażę. To jest taki duży, taka duża szpula. I tu jest kolor, w ogóle to jest taki kolor brzoskwiniowy, różowo-pomarańczowy. Bardzo fajny, taki pastelowy. Nie wiem czemu tutaj akurat, o może teraz taki kolorek. Bardzo fajny. Są to duże szpule, więc naprawdę na dużo, dużo starczą. Więc ja na filmiku będę robiła sobie tym kordonkiem i szydełkiem 1,5 mm. I zobaczymy, jaka wyjdzie średnica tej serwety. Wyjdzie troszeczkę mniejsza, może z 70 cm albo 75. Tutaj jest, ta serweta jest bardzo prosta. Nie mam do niej schematu, ponieważ robiłam z filmiku. Znaczy schemat jest tylko bardzo niewyraźny, taki bardzo rozmazany, więc ja musiałam się posiłkować filmikiem na YouTube w języku rosyjskim, ale schemat tak jest naprawdę, jak ja go chciałam wydrukować, to po prostu był cały, no nie widać tam ile oczek łańcuszka, jakie słupki, po prostu jest bardzo złej jakości ten schemat. Pewnie można znaleźć na Pinterestie, w internecie, także ja nie udostępnię tego schematu, będzie tylko mój filmik. Więc co, zabieramy się do pracy. Tutaj w tej serwetce są popcorny, więc tutaj, a tak to nie ma nic takiego wymyślnych takich różnych wzorów. Zwykłe słupki, potrójne słupki, ale naprawdę bardzo szybko, mimo że ona jest duża, bardzo fajnie się ją robi. Można ją też umieścić na obręczy, będzie też bardzo fajnie wyglądać. Ja akurat nie mam takiej wielkości, bo to musiało być 85 na tą akurat serwetę, co mam. Albo nawet 90, bo ona musi się tak fajnie, a ta włóczka jest taka dosyć rozciągliwa, ta Diva. Więc tutaj trzeba bardzo dużo naciągnąć. Dobrze, koniec gadania, szykujemy sobie wszystko i zapraszam do wspólnego szydełkowania serwetki z liliami. Więc zaczynamy. Zaczynamy od wykonania magicznego kółka. Trzy oczka łańcuszka robimy i jeszcze w tym naszym kółeczku 15 słupków, czyli narzut, wbijamy się w kółeczko tak, i robimy słupki, tak żeby w sumie wyszło 16
16 słupków. I robimy sobie tak na oko. Jak mamy już zrobione 16 słupków, ciągniemy za niteczkę tą krótszą, ściskamy. O, i trzecie oczko, raz, dwa, trzy, wpijamy się i robimy oczko ścisłe. I mamy pierwszy rząd skończony. Rząd drugi, trzy oczka łańcuszka na słupek i w tym samym miejscu robimy jeszcze dwa słupki. Tak, żeby z jednego oczka wychodziły trzy słupki. Jedno oczko łańcuszka. Pomijamy tutaj jeden słupek i w drugi słupek z kolei wbijamy się i robimy to samo, czyli trzy słupki. Raz, dwa, trzy. W jednym oczku. Oczko łańcuszka i znowu pomijamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny, czyli wbijamy się co drugi słupek i robimy trzy słupki w jednym oczku. Oczko przerwy, tu pomijamy słupek, wbijamy się w kolejny i robimy trzy słupki. Raz, dwa i trzeci. O, i tak robimy sobie naokoło. I kończymy drugi rząd, oczko łańcuszka i raz, dwa, trzecie oczko, oczko ścisłe robimy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem grup takich po trzy słupki. I rząd trzeci. Trzy oczka łańcuszka na rzut. Bijamy się w drugi słupek. Robimy słupek do połowy. Na rzut bijamy się w trzeci słupek. Trzeci słupek do połowy. I przez wszystkie trzy. Czyli robimy trzy słupki łączone górą. Dwa oczka łańcuszka na rzut, słupek tutaj pod tym oczkiem łańcuszka z poprzedniego rzędu. Dwa oczka łańcuszka i tutaj robimy trzy słupki łączone górą. I trzeci słupek do połowy. Przeciągamy przez wszystkie niteczki. Dwa oczka łańcuszka, narzut, słupek pod tym jednooczkowym łańcuszkiem, dwa oczka łańcuszka i trzy słupki łączone górą. Raz, dwa i trzy. Przeciągamy przez wszystkie niteczki. O, i tak wygląda ten rząd. Robimy sobie tak na oko. I zakończamy rząd trzeci. Tutaj mamy dwa oczka łańcuszka, słupek pod tym łańcuszkiem jednooczkowym, dwa oczka łańcuszka i bijamy się tutaj u góry, gdzie łączyły nam się te trzy słupki. Tutaj może się wyginać trochę, robi się taki grzybek, ale potem to się wyprostuje i proszę się nie martwić. Rząd piąty, nie, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Robimy, musimy dojść do słupka. Czyli będziemy zaczynać od słupka. Czyli pierwsze oczko łańcuszka, oczko ścisłe. Drugie oczko łańcuszka, oczko ścisłe i na słupku oczko ścisłe. I tutaj zaczynamy. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Dwa słupki jeszcze robimy w tym samym miejscu. Raz, dwa. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu
trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Czyli na tym jednym słupku mamy ten motyw. Trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka. Pomijamy tutaj te słupki łączone. Wbijamy się w słupek i robimy ten sam motyw. Czyli trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Dwa oczka łańcuszka. I trzy słupki. To samo miejsce. Raz, dwa i trzy. O. I znowu dwa oczka łańcuszka przerwy. I znowu mijamy tutaj te słupki łączone górą, wbijamy się w słupek i robimy ten nasz motyw. I tak na około. I kończymy rząd. Czwarty. Dwa oczka łańcuszka i raz, dwa, trzecie oczko, oczko ścisłe. Tutaj powinno nam się już wyprostować. Nie powinno już być żadnej wypukłości. I lecimy dalej. Rząd piąty. Będziemy tutaj robić też słupki, po cztery słupki na jednej tej stronie, czyli trzy oczka łańcuszka i w tym pierwszym słupku mamy dwa słupki, czyli jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Następnie słupek na słupku i słupek na słupku, czyli mamy cztery słupki. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na drugą stronę i tutaj robimy słupek na słupku, słupek na słupku i dwa słupki w ostatnim słupku, w tym trzecim. Czyli motyw wygląda tak, że na początku w pierwszym słupku robimy dwa słupki w jednym i na końcu robimy dwa słupki w jednym, a tutaj trzy oczka łańcuszka. Między tymi motywami oczko łańcuszka przerwy i dalej to samo, czyli na pierwszym słupku robimy dwa słupki, potem słupek na słupku, trzy oczka łańcuszka na łuk i na kolejnym słupku słupek, na kolejnym słupek. I na kolejnym dwa słupki w jednym oczku. Raz i dwa. No, oczko łańcuszka przerwy i powtarzamy. Powtarzamy tak na około. I kończymy rząd piąty. Oczko łańcuszka i raz, dwa, w trzecie oczko wbijamy się. Robimy oczko ścisłe. I kolejny rząd. Będzie wyglądał praktycznie tak samo. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. Jeszcze jeden tutaj słupek w to samo miejsce. Teraz robimy trzy słupki. Słupek na słupku. Raz, dwa, trzy. Czyli mamy tu już teraz pięć słupków. Trzy oczka łańcuszka. I tutaj trzy pojedyncze słupki. Raz, dwa, trzy i dwa słupki w jednym oczku. Raz i dwa. Oczko łańcuszka i powtarzamy ten rząd, czyli dwa słupki tu w pierwszym, trzy pojedyncze słupki, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki
i dwa słupki w tym ostatnim słupku, oczko łańcuszka przerwy i tak robimy na około. I kończymy rząd szósty, tutaj oczko łańcuszka i oczko ścisłe w trzecim oczku. Zaczynamy rząd siódmy od trzech oczek łańcuszka i słupkach na słupkach. Tutaj nie będzie już żadnych przyrostów słupków, tylko po prostu robimy słupki na słupkach, czyli 5 słupków. O, 3 oczka łańcuszka. To samo robimy tutaj na tej drugiej stronie. 5 słupków. 3, 4 i 5 słupek. Trzy oczka łańcuszka, tutaj przerwę między motywami i to samo robimy na następnym tym motywie, czyli 5 słupków, 3 oczka łańcuszka i 5 słupków. I tak robimy sobie całe okrążenie. Słupki na słupkach, 5 słupków, 3 oczka łańcuszka, 5 słupków, 3 oczka łańcuszka i powtarzamy ten motyw na około. I zakończamy siódmy rząd od 3 oczek łańcuszka i trzecie oczko, oczko ścisłe. Rząd ósmy będzie wyglądał tak samo, z jedną małą zmianą. Pomiędzy motywami robimy 5 oczek łańcuszka. Czyli tutaj robimy bez zmian 3 oczka łańcuszka jako słupek i na słupkach robimy słupki. Słupek na słupku, słupek na słupku. Tutaj bez zmian 3 oczka łańcuszka, dalej słupki na słupkach, czyli 5 słupków, 3, 4 i 5. O, mamy tak samo. I tutaj 5 oczek łańcuszka. I dalej to samo, czyli 5 słupków, 3 oczka łańcuszka i 5 słupków. I robimy tak na około. I zakończamy ósmy rząd. 5 oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj trzecie oczko, raz, dwa, w trzecie oczko wbijamy się, robimy oczko ścisłe. Rząd dziewiąty. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka jako słupek. Tutaj bez zmian robimy 4 słupki jeszcze, czyli w sumie będzie 5. Tutaj wszystko jest bez zmian. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 3 oczka łańcuszka tutaj w środku i 5 słupków. 2, 3, 4 i 5 słupek. Tu w tym płatku mamy tak jak w poprzednim rzędzie. Natomiast tutaj robimy 3 oczka łańcuszka, słupek pod tym 5-oczkowym łańcuszkiem. Czyli tu już będziemy budować taką siateczkę. 3 oczka łańcuszka i 5 słupków, słupek na słupku. O. I tak wygląda ten rząd. Tutaj na tym płatku bez zmian, a tutaj 3 oczka łańcuszka, słupek i 3 oczka łańcuszka. I tak robimy na około. I zakończamy rząd dziewiąty. 3 oczka łańcuszka, słupek pod łańcuszkiem z poprzedniego rzędu, 3 oczka łańcuszka i
Raz, dwa, trzy. W trzecie oczko robimy oczko ścisłe. Mamy skończone 9 rzędów. Tak wygląda nasze kółeczko. I teraz rząd 10. Rząd 10. Dwa oczka łańcuszka. Narzut. Wkuwamy się w drugi słupek i robimy dwa słupki łączone górą. Następnie dwa słupki, słupek na słupku. I w ostatnim oczku dwa słupki. Raz i dwa. I po drugiej stronie będzie to samo, przy czym tutaj jest tylko jedno oczko łańcuszka przerwy. Na pierwszym słupku robimy dwa słupki w jednym oczku. Następnie słupek na słupku, słupek na słupku i dwa słupki łączone górą, czyli słupek do połowy, ostatnim słupek do połowy i przez trzy. O, i teraz tak będzie wyglądać nasz rząd. Natomiast tutaj cztery oczka łańcuszka, słupek pod łańcuszkiem, cztery oczka łańcuszka i słupek pod następnym łańcuszkiem, czyli robimy siateczkę. Następnie cztery oczka łańcuszka i ponownie robimy ten nasz listek, czyli pierwsze dwa słupki łączymy górą. Dalej dwa słupki pojedyncze. Jeden słupek, drugi słupek, a w tym ostatnim słupku dwa. Raz i dwa. Następnie oczko łańcuszka i tak w pierwszym słupku dwa, kolejne dwa pojedyncze słupki i na końcu dwa słupki łączone górą. Raz i dwa. Przeciągamy przez wszystkie. I tutaj robimy cztery oczka łańcuszka. Słupek pod pierwszym łańcuszkiem, cztery oczka łańcuszka, słupek pod kolejnym łańcuszkiem, cztery oczka łańcuszka i robimy tutaj ten motyw, czyli na początku dwa słupki łączone górą, potem dwa słupki pojedyncze i w ostatnim dwa słupki w jednym oczku, a tutaj siateczka z czterech oczek łańcuszka. I tak robimy naokoło. I zakończamy rząd. Ostatnie cztery oczka łańcuszka. I tutaj, gdzie by łączyły się te dwa słupki, oczko ścisłe. I kolejny rząd. Dwa oczka łańcuszka. Na pierwszy słupek do połowy, dalej w następnym, tutaj były dwa łączone, więc tutaj w następnym słupek do połowy i łączymy. Dalej słupki na słupkach, raz, dwa, trzy. I tutaj nie robimy żadnej przerwy, od razu narzut, przechodzimy na tą drugą stronę. Tutaj będziemy mieć trzy słupki pojedyncze i te dwie razem łączymy, czyli ten jeden słupek do połowy i drugi tu się łączymy, gdzie były dwa słupki łączone górą z poprzedniego rzędu. Wbijamy się, robimy słupek do połowy i przeciągamy. Czyli już nam się ten płatek zamyka. A tutaj dalej robimy naszą siateczkę, czyli cztery oczka łańcuszka.
słupek pod pierwszym łańcuszkiem, 4 oczka łańcuszka, słupek pod następnym łańcuszkiem, 4 oczka łańcuszka, słupek pod następnym łańcuszkiem. I teraz 4 oczka łańcuszka, 2 łączymy górą, czyli wbijamy się tutaj w szczyt tych dwóch słupków łączonych górą. Mamy raz, następnie drugi słupek do połowy, przeciągam. I tutaj 3 słupki, słupek na słupku. I tutaj od razu przechodzimy na kolejny słupek. Robimy 3 słupki pojedyncze. I 2 słupki łączymy górą. Jeden słupek na słupku do połowy i drugi słupek wbity tutaj, gdzie łączyły się te 2 słupki. Robimy słupek do połowy. Przeciągamy przez 3. 4 oczka łańcuszka. I tutaj siateczka, słupek pod łańcuszkiem. I tak wygląda ten rząd. Tutaj krateczka. Łańcuszki z 4 oczek. A tutaj na początku i na końcu słupki łączone górą. I słupki na słupkach. Bez żadnych oczek łańcuszka. I tak robimy naokoło. I zakończamy rząd 11, 4 oczka łańcuszka i tutaj, gdzie łączyły się te 2 słupki, wbijamy się i oczko ścisłe. O, i tak wygląda po 11 rzędach. Teraz rząd 12, 2 oczka łańcuszka. Na pierwszy słupek do połowy narzut, na następnym słupku słupek do połowy i teraz przeciągamy raz. Następnie robimy słupki na słupkach. 2, 3, 4, czyli 4 pojedyncze słupki. Narzut i tutaj 2 słupki łączymy górą. Jeden słupek i drugi słupek i łączymy górą. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak jakby słupków. A tutaj 5 oczek, 2, 3, 4, 5 i słupki pod łańcuszkami. 1, 2, 3, 4, 5 i słupek pod łańcuszkiem. 1, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka, słupek pod łańcuszkiem. 1, 2, 3, 4, 5 i słupek pod łańcuszkiem. I powtarzamy 1, 2, 3, 4, 4, 5 i powtarzamy tutaj 2 pierwsze słupki łączymy górą. Dalej 4 pojedyncze słupki. 1, 2, 3 i 4 słupek. I 2 ostatnie słupki łączymy górą. 1, 2 i przez 3. I tak robimy sobie cały rządek. Tutaj nasza siateczka, tym razem już z 5 oczek. A tutaj na początku i na końcu 2 słupki łączymy górą, a w środku 4 pojedyncze słupki. I kończymy rząd. Ostatnie tutaj 5 oczek łańcuszka. I tutaj, gdzie 2 słupki łączyły się, wbijamy się w ten szczyt, robimy oczko ścisłe. I mamy taką serweteczkę już. I teraz
rzędzie następnym będziemy łączyć wszystkie te słupki w jeden taki wielki szpic. A tutaj dalej nasza krateczka, czyli robimy dwa oczka łańcuszka i dalej wszystkie słupki do połowy, czyli jeden do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy, czwarty do połowy i te na końcu do połowy też. Tu wbijamy się w góry i do połowy. I teraz przez wszystkie niteczki przeciągam. O, i mamy taki szpic naszego płatka zrobiony. Pięć oczek łańcuszka. I tutaj nasza siateczka bez zmian. Po 5 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5 i słupek pod łańcuszkiem. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka, słupek pod łańcuszkiem. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka, słupek pod łańcuszkiem. Raz, 2, 3, 4, 5 i słupek pod łańcuszkiem. 5 oczek, raz, 2, 3, 4, 5. I teraz łączymy. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I przeciągamy przez wszystkie pętelki, jakie mamy na szydełku. O, 5 oczek i tutaj słupki pod łańcuszkami, czyli nasza siateczka. I tak wygląda ten rząd. Tutaj płateczki zamykamy i pięciooczkowe robimy łańcuszki jako nasza krateczka. I robimy na oko. I zakańczamy rząd. Tutaj już inaczej będziemy zakańczać, nie pięcioma oczkami łańcuszka, tylko dwa oczka łańcuszka na rzut i słupek wbijamy się tutaj, gdzie łączyło się tych sześć słupków. I robimy słupek. I kolejny rząd zaczynamy. Będziemy tutaj robić takie słupki pochylone. Trzy oczka łańcuszka na rzut. I pod następnym łańcuszkiem robimy słupek. Trzy oczka łańcuszka. I teraz sobie musimy tak przekrzywić, ponieważ tutaj pod tym słupkiem, co robiliśmy pod łańcuszkiem, będziemy robić cztery słupki, czyli na rzut i tutaj wbijamy szydełko, robimy cztery słupki. 1, 2, 3, 4 i teraz na rzut. Następny tutaj łańcuszek wbijamy się, robimy słupek, przekrzywiamy znowu, trzy oczka łańcuszka, narzut i pod tym słupkiem wbijamy się i robimy cztery słupki. Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu narzut, wbijamy się pod następny tutaj łańcuszek, robimy słupek. Trzy oczka łańcuszka i tutaj pod tym słupkiem, co robiliśmy przed chwilą, cztery słupki. Trzy i cztery. O, i wychodzą nam takie oto, takie słupki pochylone. Tak fajne wykończenie, na przykład jakby zrobić jakąś serwetkę i wykończyć takimi właśnie tymi słupkami. Kiedy zrobimy te cztery słupki, czyli w sumie będziemy mieć tutaj pięć słupków, narzut i na następnym łańcuszku
pod następnym łańcuszkiem robimy słupek, przekrzywiamy sobie serwetkę, żeby ten słupek, żebyśmy mieli go poziomo. I teraz trzy oczka łańcuszka, narzut i pod tym słupkiem cztery słupki. Raz, dwa, trzy i cztery. O, i tak powtarzamy sobie cały rządek na około. I kończymy rządek. Narzut i tutaj jak były trzy oczka łańcuszka, to nasze pierwsze. Tutaj u podstawy wbijamy się, robimy słupek, trzy oczka łańcuszka i pod tym słupkiem cztery słupki. Raz, dwa, trzy, cztery. I oczko ścisłe w trzecim oczku. Tu raz, dwa, w trzecim oczku oczko ścisłe. O, i tak mamy zakończony ten rząd. Tak fajnie, fajna nam wyszła takie obrzeże. I teraz będziemy robić łańcuszki z pięciu oczek. Więc tak. Tutaj mieliśmy trzy oczka łańcuszka, więc musimy dojść na samą górę, czyli robimy oczka ścisłe w tych trzech oczkach łańcuszka. Raz, dwa i trzecie oczko. Jesteśmy na górze. Na górze jesteśmy i tutaj robimy oczko łańcuszka i półsłupek, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy zakończyć. Pięć oczek łańcuszka i tutaj w to trzecie oczko, tu zawsze tutaj na samych początkach były trzy oczka łańcuszka, więc w tym trzecim oczku łańcuszka wbijamy się, robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu w to trzecie oczko wbijamy się, robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu raz, dwa i w trzecie oczko półsłupek. I tak naokoło robimy same łańcuszki. A zakończamy robiąc 5 oczek łańcuszka i oczko ścisłe tutaj w tym pierwszym półsłupku, co robiliśmy na początku. I to będzie część pierwsza naszej serwetki z liliami. Zapraszam do części drugiej.